Zebraliśmy się dzisiaj z okazji premiery płyty Metallica, 72 Seasons. To miejsce nie jest przypadkowe, zostało wybrane wspólnie z managementem zespołu jako jedno z ważniejszych miejsc związanych z zespołem Metallica, albowiem w tym miejscu zespół zagrał swój pierwszy koncert w 1986 roku. Pierwszy koncert w Polsce, tak, muzyka i zespół kultowy, który na pewno ma wielu fanów. Ma wielu fanów i też jakby wybierając to miejsce stawialiśmy na Śląsk ze względu, że wiemy, że tu jest ogromna rzesza fanów metalu, thrash metalu i wielbicieli Metallica. Nie jest to muzyka głównego nurtu, aczkolwiek Metallica jest jednym z największych zespołów na świecie, która zapełnia gigantyczne stadiony. Jeśli chodzi o publiczność, to już pokoleniowo dzieci czy dziadkowie zabierają swoje nowe pokolenie i dlatego ta publiczność jest tak zróżnicowana. Właściwie to ja się wychowałam na bardziej ciężkiej muzyce, więc słucham metalu tak, bo mi się dobrze kojarzy i jest fajniejsze niż współczesna muzyka, tak mi się wydaje. W moim domu dużo się słuchało po prostu Metallica od zawsze i dziękuję moim rodzicom. 30 lat prawie będzie, spokojnie, od łebka. Która płyta najbardziej? Najbardziej? W sumie na pewno pierwsze 5, uwielbiam Czarną. Nowa też jest bardzo świetna, trzeba przyznać. Ogólnie całość, nie mam jakoś tam wybiórczo, żeby ten. Najbardziej chyba Justice for All, jednak by nie było, nie? Wszystkie płyty są fajne, czy może któraś konkretnie? Od Metallica wszystkie są fajne. Gitara, jakby downpicking Jamesa, to jest coś pięknego. No i teksty są bardzo przemyślane, bardzo z głębi serca, myślę. I to jest fajne, to jest super. Nowy materiał słuchałeś gdzieś? Tak. I co? I elegancko jest. Co jest najlepszego w nim? Że brzmi jak Metallica. Jest to społeczność i mam wrażenie, że to jest taka prawdziwa, niemalowana, jak to można powiedzieć, społeczność, która się mocno trzyma. Są bardzo wiernymi fanami, słuchającymi, chodzącymi na koncerty, kupują również płyty i na koncercie wielbią zespół. Metallica rules! Yeah!